на Ірочинина. Ale jest. Opóźnienie mamy. Ja, co? Minutę opóźnienia mamy. Hipolit. Oj, ograniczenie nawet na 20. Nie wierzę. Idziemy 20. Skoro tak trzeba. Gdzie na przejeździe pewnie te Romuły. No tym to tu jedzie, jedzie. Do tego przejazdu jedzie pomału. Powiedziałam niby ciekawego tym razem. Jak już znowu zadzwoniłem. Że będzie gadała. Aż ja do nim nie wrócę. To sobie wymyśliłem. No wszystkich ludzi obecnych na transmisji zachęcam do zostawienia ławeczki w górę oraz do subskrybowania kanału, tak aby czerwony klawisz stał się szary oraz do zostawienia dzwoneczka, aby być na bieżąco z informacjami na temat filmów, które będą na kanale. Stacja Hipolit. Dobrze, otwórzmy drzwi.
Mamy minutę opóźnienia, pewnie przez to hamowanie tam na tej 20. Nawet ja odrobinę ponad minutę. Następna stacja Azory. Azory. No, też minutę opóźnienia mamy. Dwa gotów. Zamykamy drzwi, że jedziemy. Stacja Wrzosy. Odjadę nowe sady i jedna ubica, czyli koniec naszej dzisiejszej przygody. Panie, no, pan stoi. O, co wyszliście, jeszcze nie wiem. Dopiero.
Znaczy uderzył mnie od boku, ale nie w przód, od boku, obtar. Znaczy no, nie ma kolizji, więc no. Oznajmy, że się zatrzymał przed samym składem. Niech będzie. O, jest to wysprawdzone. Ładny pociąg wjechał. 36 WE, aha, do stacji właśnie Wrzosy. Kolej jaki? 13. Nie gotowne odjazda. Do 110. Fajne to. Fajny ten scenariusz. I gotowa na odjazd. Drzwi się zamykają, próg się chowa. Lokomotywa rusza. Znaczy lokomotywa ma elektryczny zespół trakcyjny.
Następny semafor ograniczy prędkość do chyba 40. Chyba 60. Przekonamy się, że będziemy bliżej, ale trzeba zacząć hamować w każdym razie. Tutaj będzie ograniczenie torowe do 60. Przed nami. Tu jest 40. Radiowy numer 5. Dzień dobry, próba radia. Dzień dobry, słychać dobrze. Ja się cieszę, że słychać dobrze. Już dzisiaj który raz? Już chyba z piąty. Nie, no lepiej nie. Co biedne meble mają do... mają wspólnego z tą sprawą? One nie są niczemu winne. To nie zajmę. Proszę tu się opamiętać. Deumbica. Nie, już ja dzisiaj koniec. Dzisiaj kończymy. Późna godzina się zrobiła. Ale jeszcze live będą, spokojnie. We wrześniu jeszcze będą. Potem nic nie obiecuję. Dobra, ludzi wypuszczamy. Zostawni kierunku zerujemy. A nie da się wyłączyć tak wyłącznika szybciego? Dobra, poczekajmy aż ludzie wysiądną. Zobaczcie, klimatyzacji nie włączyłem. Ja nie dość mogłem. Bez klimatyzacji ludzie jechali. No cóż, na to poradzić. Już teraz za późno. Dobra, z mojej oceny sytuacji nikogo już tam nie ma. Zamykamy drzwi. Opuszczamy pantograf. Zerujemy światełka. Zaciągamy... tym zaciąga się, może sprężynowy. Dajemy na zero. Dezaktywujemy kabinę. Lustereczka się ładnie złożyły. I wyłączamy baterię. To się cieszę, że dała spokój.
Oj, tak najlepiej. Tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy live'owy odcinek. Symulator maszyna. Po raz kolejny muszę się z Państwem pożegnać. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.